Tak jak ksiądz Szymon bardzo słusznie zauważył, mój wykład będzie zasadniczo bardzo podstawowy, nie tylko dlatego, że dotyczy kwestii fundamentalnych, ale też starałem się, jak też nie zawsze się tak bardzo staram, jak tym razem się starałem, żeby wykład też można było zrozumieć, mając bardzo podstawową wiedzę, startując z bardzo podstawowego poziomu. Ale to wiadomo, że czasem jest mylące. Pamiętam, że na uniwersytecie mieliśmy zajęcia z pewnym profesorem, który przygotowując zadania na kolokwium zawsze przepraszał nas za to, że zadania są tak żenująco proste, że nawet jego syn w szkole średniej rozwiązał je w 10 minut, a potem się okazało, że ledwie daliśmy radę pozaliczać to kolokwium. Więc to jest czasem mylące. Nie robił tego złośliwie, po prostu miał trochę... Nie znaczy, że ja jestem tak bardzo wyżej niż państwo w stosunku właśnie w tej dziedzinie, ale po prostu z czasem traci się trochę zrozumienie tego, że na początku rzeczywistość jest bardziej złożona niż później, że w miarę zajmowania się zagadnieniem po prostu to zagadnienie staje się coraz bardziej elementarne. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, Atque Semper Virgo, a więc zagadnienie prawdy i fałszu. Jeżeli zastanawiać się mamy nad tym, czy prawdę i fałsz można ze sobą jakoś pogodzić, to oczywiście najpierw wypadałoby zainteresować się, czym w ogóle jest prawda. I nasza taka intuicyjna, powiedzmy przybliżona definicja, którą znamy z życia, niewątpliwie jest punktem, można powiedzieć, startowym. Niewątpliwie jest bardzo słuszną intuicją i nic właściwie tutaj specjalnie, proszę się nie martwić, nie będziemy wmawiać, że jest inaczej, że są to definicje jakoś niesłuszne, przynajmniej w filozofii realistycznej, bo później okazuje się, że niestety tak dobrze już nie jest. A więc cóż to jest takiego prawda? Też specjalnie wziąłem akurat dwie książki świętego Tomasza, to są oczywiście już pewne przekłady na język polski, pewne tłumaczenia, ale akurat dość dobrze dokonane, dość niedawno zrobione. Po pierwsze to jest Summa contra Gentiles, a więc tak zwana suma filozoficzna, a także kwestie dyskutowane o prawdzie, które okazują się taką prawdziwą Biblią, jeżeli chcemy zajmować się zagadnieniami prawdy. I tutaj w pierwszej księdze, w rozdziale 59, Summa contra Gentiles, święty Tomasz przypomina po prostu definicję prawdy, którą wcześniej Arystoteles wprowadził w swojej metafizyce. I pisze tak, że prawda to jest nic innego jak zgodność intelektu i rzeczy w tej mierze, w jakiej intelekt twierdzi, że jest to, co jest, lub że nie ma tego, czego nie ma. I to jest definicja prawdy, przede wszystkim tak zwanej prawdy logicznej, tej prawdy, która istnieje w naszym intelekcie. Bo zagadnienie prawdy jest o tyle złożone, że mamy tutaj do czynienia z pewną subtelnością, a właściwie powiedzmy nawet więcej niż jedną subtelnością. W pierwszej kolejności musimy, jeśli mamy do czynienia z tym jakimś, z tą zależnością, czy z tą adekwacją, bo tak przecież po łacinie brzmi właśnie ta formuła, jest to zgodność, to znaczy będzie adekwacja. Adekwacja intelektus et rei, czyli zgodność intelektu i rzeczy. Zasadniczo Tomasz używał też jeszcze innych określeń na jakieś takie, powiedzmy, lepsze uchwycenie tej zgodności. Używał określenia konweniencja, czyli odpowiedniość, konkordancja, czyli zgodność, asymilatio, czyli pewne upodobnienie intelektu do rzeczy. Ale one wszystkie właściwie jakoś są ze sobą bardzo zgodne co do tego ogólnego znaczenia. Czyli chodzi o wytworzenie pewnego jakiegoś podobieństwa pomiędzy intelektem i rzeczą, ale w tym właśnie sensie, i to jest bardzo istotne, że to intelekt musi dopasować się do rzeczy. To intelekt jest tym czynnikiem, który musi być wierny rzeczy, a nie odwrotnie. I to są oczywiście sprawy zupełnie fundamentalne, ale okazuje się, że we współczesnej filozofii sprawa już taka oczywista nie jest. Jeżeli będziemy sięgać do współczesnej filozofii, okaże się, że tam zupełnie nasze intuicje okażą się jakby mylące, to znaczy dlatego, że ta filozofia jest po prostu czymś bardzo dziwnym, jeśli tak można powiedzieć.
Ale to jeszcze nie wszystko, bo ta definicja arystotelesowska została jeszcze przez Tomasza, to jest akurat właśnie z kwestii dyskutowanych o prawdzie, w kwestii pierwszej, w artykule pierwszym Tomasz zastanawia się nad zagadnieniem prawdy. Czym jest prawda? Pyta święty Tomasz. Więc mówi, że każde poznanie dokonuje się przez upodobnienie poznającego do rzeczy poznawanej. Także upodobnienie nazywa się przyczyną poznawania. Wzrok na przykład poznaje barwę dzięki temu, że zmienia swój stan zależnie od gatunku barwy. To jest właśnie ciągle ta sama myśl. Intelekt musi się dopasować do rzeczywistości. I prawda jest w pierwszej kolejności związana właśnie z intelektem. Dlaczego? Dlatego, że prawda jest, jak potem święty Tomasz pokaże, prawda jest niczym innym jak odniesieniem bytu do intelektu. Prawda jest niczym innym jak właśnie tym intelektem, który jest pojmowany przez umysł. Czyli ona ma jakby formalny, ma bardzo ścisły związek właśnie z intelektem. Pisze święty Tomasz, że gdyby nie było intelektów, to nie byłoby prawdy. Nie chodzi tu oczywiście tylko o intelekt ludzki. Gdyby nie było człowieka, ciągle byłby intelekt boski, bo Bóg jest oczywiście bytem koniecznym. Ale prawda jest związana z intelektem w sposób taki najściślejszy. Taki sposób najściślejszy związana jest właśnie z intelektem. Ale wiąże się również z rzeczą. Sam święty Tomasz dokładnie w tej samej kwestii, ale w artykule czwartym pisze, że prawda w intelekcie Bożym we właściwym znaczeniu i pierwotnie się znajduje, w intelekcie ludzkim we właściwym znaczeniu i wtórnie. Dlaczego akurat wtórnie? To domyślamy się, że skoro Bóg jest źródłem wszelkiej prawdy, to w takim razie w ludzkim intelekcie będzie się wtórnie znajdowała, ale właśnie w znaczeniu właściwym. Natomiast w rzeczach w niewłaściwym znaczeniu znajduje się prawda. Więc prawda też znajduje się w jakiejś postaci właśnie w rzeczach. I to jest coś bardzo istotnego, to jest coś, co święty Tomasz bardzo mocno podkreśla. I tutaj wychodzi, można powiedzieć, właśnie ponad Arystotelesa, bo dla Arystotelesa prawda zasadniczo wiąże się z kwestią logiki, z kwestią intelektu. Prawda zasadniczo właśnie w intelekcie się znajduje, jest niczym innym jak własnością sądów. Jest własnością zdań, które intelekt buduje i które po prostu orzeka o rzeczywistości. U świętego Tomasza akcent zaczyna padać w coraz większym stopniu na rzeczy, na te byty, które nas otaczają. Oczywiście święty Tomasz ciągle podkreśla, jak to przed chwilą było jasne, podkreśla to, że formalnie, że jakby w sensie takim, co do jakby samego pojęcia prawdy, to ona w większym stopniu wiąże się z intelektem niż z rzeczą, ale równocześnie Tomasz podkreśla, że źródłem tej prawdy są właśnie rzeczy. Oczywiście to nie znaczy, że one same są, przecież nie są swoim ostatecznym źródłem. Prawda o rzeczach prowadzi nas ostatecznie do intelektu boskiego. I w ten sposób jakby koło się zamyka i w ten sposób ostatecznie prawda znowu wiąże się z intelektem. Ale dla umysłu poznającego rzeczywistość, jakby przyczyną prawdy są same rzeczy. Prawda wtedy wiąże się z rzeczami, w takim właśnie trochę nieścisłym, ale jednak bardzo istotnym sensie. I tak właśnie święty Tomasz, kiedy określa różne, czy właśnie ten podział prawd, tutaj pisze, że prawda jest definiowana ze względu na to, co wyprzedza naturę i prawdy i co stanowi jej podstawę. I tak właśnie definiuje ją Augustyn w Solilokwiach, że prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Rzeczywistość, rzeczy nas otaczające, one są prawdziwe właśnie dlatego, że są. A także Avicenna w swojej Metafizyce, który powiada, że prawdą każdej rzeczy jest własność jej bytu, który jest nieodłączny od rzeczy. A jakiś autor tak ją określa. Prawda to nierozdzielność bytu i jego istoty. To jest właśnie to określenie prawdy, związanie prawdy z samymi rzeczami. To jest rzecz niezwykle ważna, zwłaszcza jeśli będziemy porównywać rozumienie prawdy w filozofii realistycznej, filozofii idealistycznej, filozofii współczesnej w znacznej mierze, filozofii, która zupełnie, jak się okaże, niedługo zapomina o rzeczywistości, o tym, co znajduje się poza naszym umysłem. A przynajmniej zapomina w tym sensie, że ma problem z rzeczywistością, ma problem z dojściem i z opisem rzeczywistości, która nas otacza, koncentrując się na zawartości umysłu człowieka.
Ale też jest oczywiście cały czas to znaczenie, takie bardzo arystotelesowskie, prawda jako zrównaniem rzeczy intelektu, to pojawia się po raz pierwszy, też właściwie u Awiceny, chociaż dawniej uważano, że pojawia się u pewnego filozofa Izaaka ben Salomona i tak w starszych opracowaniach można znaleźć filozofa neoplatońskiego z przełomu wieku IX i X. To jest właśnie to znaczenie prawdy, w sensie to jest to właśnie rozumienie jako prawdy logicznej. I niezwykłe jest to, że Tomasz, tak jak to dla niego jest rzeczą typową, potrafił opisać tą bardzo złożoną rzeczywistość, bardzo złożoną kwestię prawdy w sposób bardzo prosty, a jednocześnie bez zniekształcenia i posłużył się w tym pewnego rodzaju obrazem. Pisze mianowicie w artykule drugim owej pierwszej kwestii o prawdzie, w kwestiach dyskutowanych o prawdzie, pisze bowiem tak, że rzecz naturalna znajduje się między dwoma intelektami. Co to oznacza? To oznacza, że jest ona jakby pośrednia wobec intelektu boskiego i intelektu ludzkiego. Rzecz naturalna, ona znajduje się pomiędzy nimi, pomiędzy intelektem boskim, który jest tym, który, można powiedzieć, wraża prawdę w daną rzecz, który stwarzając rzecz, umieszcza w niej pewną prawdę, który jest intelektem, pisze święty Tomasz, mierzącym, czyli tym, który jakby właśnie umieszcza prawdę w rzeczy. A właściwie ta rzecz jest z punktu widzenia intelektu właśnie prawdziwa, jest pewną prawdą. Ale też jest intelekt ludzki, poznający, z kolei mierzony przez ową rzecz. Przez rzecz, przez to, że ją poznaje. Poznawanie jest właśnie niczym innym, jak jest w nim taki bardzo istotny element bierny, pasywny. Poznawanie polega na tym, że my dajemy się jakby ukształtować przez rzecz, która jest przez nas poznawana. To jest właśnie to mierzenie. Jesteśmy mierzeni przez rzeczy, które poznajemy. I to jest też bardzo istotna myśl, bardzo typowa dla filozofii realistycznej i zupełnie inna od tych intuicji, które pojawiają się, kiedy zajmujemy się filozofią idealistyczną, albo kiedy czytamy na przykład o sofistach, czyli tych, powiedzmy, filozofach z V wieku przed Chrystusem, którzy jako pierwsi podważyli wartość ludzkiego poznania. Bo dla sofistów właściwe jest hasło Protagorasa, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tego kierunku. Protagoras mówił, że to człowiek jest właśnie tą miarą, że homo mensura, człowiek jest tą miarą prawdy, czy człowiek jest właśnie tym mierzącym rzeczywistość i dlatego ostateczny wynik poznania jest kwestią tego, jaka jest wola człowieka, jaka jest po prostu intencja człowieka, jakie są jego różne właściwości, okoliczności, które towarzyszą mierzeniu. Natomiast u Tomasza to rzecz jest tym mierzącym. To ona mierzy, ona narzuca jakby swoją miarę i tą miarą, która narzuca, jest właśnie prawda. I na tym właśnie polega to zrównanie. Zobaczmy, że to zrównanie między intelektem i rzeczą wcale nie polega na czymś tak bardzo materialnym. To znaczy nie jest przeszkodą to, że umysł jest sam w sobie duchowy, a rzecz jest materialna. I tak też Tomasz znowu w 59 rozdziale pierwszej księgi Summae contra Gentiles to też zauważa i podkreśla, że nie wymaga się bowiem od prawdy intelektualnej, by samo poznanie zrównało się z rzeczą, skoro rzecz czasem jest materialna, poznanie zaś niematerialne. Lecz to, co intelekt poznając twierdzi i poznaje, musi równać się rzeczy. Że mianowicie tak jest w rzeczywistości, jak to orzeka intelekt. A więc nie chodzi tutaj oczywiście o żadne upodobnienie się do tej materialnej rzeczy, chodzi natomiast o uznanie właśnie przez intelekt tej treści, która w rzeczy się znajduje, która została odczytana przez umysł. I filozofia realistyczna jest niczym innym jak takim rodzajem refleksji nad rzeczywistością, która wychodząc od takiego spontanicznego poznania przedfilozoficznego, otwiera się na rzeczywistość nas otaczającą i zaczyna w sposób coraz ściślejszy opisywać tę rzeczywistość, jakby dając się ponieść tej rzeczywistości w tym sensie, że nie ponieść się emocją, nie dać się ponieść, nie chodzi tutaj o danie się ponieść jakimś takim stanom tego typu, ale chodzi o to, żeby otwierać się na rzeczywistość taką, jaką ona jest. Często jest bardzo złożona i też oczywiście filozofia realistyczna, nie będąc wcale naiwnym typem refleksji, będzie rozumiała bardzo dobrze, że człowiek z natury nie poznaje rzeczywistości dokładnie jakby w tej mierze, w jakim ona jest poznawalna.
To znaczy nie jesteśmy w stanie w naszym poznaniu wyczerpać całej tej zawartości prawdy. To znaczy, że prawda, którą Bóg umieszcza w rzeczach, jest zawsze czymś nieco większym niż to, co my możemy odczytać. Tylko Bóg jest w stanie poznawać rzeczy w sposób komprehensywny, czyli taki właśnie całkowity. Ale wcale to nie znaczy, że nasze poznanie jest czymś w takim razie jakimś względnym, relatywnym, że my nie jesteśmy w stanie dojść do prawdy. Oznacza to tylko, że rzeczywistość jest czymś znacznie nas przekraczającym. Że my ją poznajemy, ale to poznawanie jest często tylko jakoś aspektowe. Że tylko poznajemy w jakimś wybranym wymiarze rzeczywistość, tylko jakby w wybranym aspekcie, a tych aspektów jest tak naprawdę wiele. Ale jeżeli będziemy zajmować się tym zagadnieniem, gdybyśmy go ściśle jakoś próbowali opisać, gdybyśmy się tym zainteresowali, zobaczymy, że filozofia realistyczna będzie trwała bardzo twardo na stanowisku, że jednak konkretnej jednej rzeczy możemy przypisać tylko jedną prawdę. Inaczej relatywizm, który wiąże się właśnie z filozofią idealistyczną. Będzie przyjmował, że właściwie jednej rzeczy może i bardzo wiele prawd, teoretycznie nawet nieskończenie wiele prawd może, można by przypisać, ponieważ nasze poznanie jest nie tyle odczytywaniem rzeczywistości, tylko właśnie jakby tworzeniem. Właśnie filozofia idealistyczna, wynikająca z pewnego, jak się zaraz okaże, z pewnego specyficznego zamknięcia się na rzeczywistość nas otaczającą, będzie jakby mieszała poznawanie z tworzeniem. I zamiast odczytywania treści, które są w bycie ukryte, które są tam wpisane przez dobrego Boga, będzie próbowała niejako narzucić swoje własne jakieś wzorce i wyobrażenia. Będzie to prowadziło po prostu do pomieszania, odkrywania świata z taką twórczością artystyczną, bo przecież na tym polega twórczość artystyczna, że się według własnego pomysłu kształtuje rzeczywistość. Do tego to mniej więcej prowadzi. Ale wracając jeszcze do tej klasyfikacji prawd, żeby nam pewne tutaj systematyczne takie wyszczególnienia jakoś nie uciekły. Otóż poza tą prawdą logiczną, tkwiącą w intelekcie i będącą tym zasadniczą, tą prawdą, o której pisze przede wszystkim w metafizyce Arystoteles, jest właśnie ta prawda zwana prawdą metafizyczną, prawda związana z rzeczą, prawda, która jest jakby tożsama z bytem, jeżeli ten byt odniesiemy do intelektu. Prawda, która jest niczym innym jak pewną treścią umysłową, którą możemy odczytywać, chociaż odczytujemy zawsze trochę niedoskonale. I to jest bardzo istotne, bo to nam pokazuje, że rzeczy nas otaczające, konkretne, jednostkowe rzeczy, one niosą w sobie prawdę, którą mamy odczytywać i odczytywanie, umiejętność odczytywania tej prawdy prowadzi nas z kolei do intelektu boskiego, który prawdę w tych rzeczach umieścił. I to jest ostatni, taki trzeci aspekt prawdy, mianowicie to jest ta prawda zwana prawdą ontyczną, znajdująca się w intelekcie boskim. Może się to kojarzyć niektórym z ideami platońskimi, ale nie jest to do końca to samo, dlatego że idee platońskie są ogólne. Jest jedna idea gatunkowa. Tutaj natomiast te wzorce istniejące w boskim intelekcie, wzorce rzeczywistości, tych rzeczywistych, konkretnych, jednostkowych rzeczy, które Pan Bóg stworzył, podtrzymuje w istnieniu, otóż one też znajdują się w nim właśnie jakby jednostkowo. To znaczy każda z nich znajduje się w boskim intelekcie, oczywiście też nie naruszając jedności, prostoty tego boskiego intelektu. A więc właściwie można mówić o takich trzech wymiarach prawdy. Właśnie prawdzie logicznej, prawdzie metafizycznej, ukrytej w rzeczach i tutaj ten akcent pada u świętego Tomasza. No i oczywiście prawda ontyczna, która jest w boskim intelekcie. Na czym polega problem z filozofią współczesną? Na czym polega problem, który przekłada się w sposób taki dość wyraźny na kryzys w Kościele, kryzys teologiczny, który jest, jak ojciec Garrigou Lagrange zauważył już w latach 50. ubiegłego stulecia, jest zasadniczo właśnie kryzysem intelektu, jest kryzysem rozumienia prawdy. Bo przecież byt odniesiony do intelektu jest właśnie prawdą, a więc mamy do czynienia z najważniejszymi zagadnieniami, bo ten fałsz, o którym mówimy, jest niczym innym jak przeciwieństwem prawdy. A więc rozumienie prawdy, rozumienie fałszu to są kwestie najistotniejsze. Jeżeli nie będziemy ich rozumieć, wówczas niczego właściwie nie pojmujemy. I też jest rzeczą taką mało znaną, ale dość, można powiedzieć, istotną, symptomatyczną i samo w sobie też stanowi to bardzo smutną krytykę Jana Pawła II, czy wtedy właściwie jeszcze Karola Wojtyły, który próbując obronić pracę
u właśnie ojca Garrigou Lagrange został skomentowany, właśnie skrytykowany takimi słowami, że ksiądz Wojtyła nie rozumie, co to jest prawda. Nie rozumie, co to jest prawda. Zobaczmy, że to jest krytyka właściwie najgorsza, najstraszniejsza dla jakiegokolwiek myśliciela, intelektualisty, niezrozumienia tego, czym jest prawda. Nie chodzi o problem ze zrozumieniem jakiejś konkretnej, cząstkowej prawdy, jakiegoś zagadnienia, bo też każdy z nas przecież ma różne słabości i bardzo łatwo, jeżeli będziemy zagłębiać się w tajniki różnych nauk, zobaczymy, jak bardzo one nas przerastają. Natomiast tutaj chodzi o niezrozumienie tego najważniejszego, czym jest po prostu prawda. A więc na czym polega problem z tą filozofią współczesną, idealistyczną, która też tak bardzo mocno wpłynęła chociażby na Karola Wojtyłę, tak mocno wpłynęła też i na i również też i na Benedykta XVI jeszcze jako teologa. A więc problem polega po prostu na tym, to jest też bardzo trudne i nie jestem w stanie tego w ciągu tych 20 minut przekazać, jak się to w historii, to jest swoją drogą jakby dobry temat na cały cykl wykładów, w jaki sposób przesunęło się jakby zainteresowanie ludzkiego umysłu rzeczywistości, z rzeczywistości, jakby zamiast badać rzeczywistość, ludzki umysł zaczął w ciągu właśnie biegu historii, zaczął bardziej koncentrować się, coraz bardziej koncentrować się na samym sobie. Jest to nic innego jak owoc po prostu pewnych błędów poznawczych, które nie zostały jakoś zauważone i można powiedzieć, że też widać bardzo wyraźnie, że opatrzność Boża dała w XIII wieku po Chrystusie świętego Tomasza jako tego właśnie filozofa, który w sposób mistrzowski, absolutnie, bezwzględnie, właśnie taki wyjątkowy, dobrze zrozumiał te najbardziej podstawowe, elementarne zasady, i który był dany po to, aby ludzkość miała pewne oparcie i Kościół miał pewne oparcie właśnie w myśli filozoficznej, metafizycznej tegoż myśliciela, tego świętego. Ale niestety nie zostało to w dużej mierze jakoś osiągnięte i późniejsze wieki, nawet łącznie nawet z kontrreformacją, kiedy święty Tomasz został doceniony jak najbardziej jako teolog, kiedy zatriumfował na Soborze Trydenckim, niestety nie zatriumfowała na nim jego metafizyka. Musimy sobie to uświadomić. Te słynne przecież kolegia jezuickie, które w Polsce tak wiele zrobiły, aby wyplenić zarazę protestantyzmu, które uratowały nasz kraj przed protestantyzmem. Ale niestety one w Polsce bazowały, one uczyły w Polsce metafizyki Suareza, jezuity zresztą, wybitnego filozofa, który jednak niestety przyczynił się w dużym stopniu właśnie do powstania takiego też filozofa, też skądinąd wybitnego, ale jak się okazuje bardzo, bardzo mocno wpływającego na powstanie filozofii idealistycznej, jakim był Kartezjusz. Bo u Suareza już pojawia się takie istotne przesunięcie akcentu, bo zawsze zaczyna się upadek, tak jak w dziedzinie moralnej, zaczyna się od jakiegoś drobnego przesunięcia akcentu, od jakiegoś po prostu przełożenia tego punktu ciężkości tam, gdzie on się znaleźć nie powinien. I tak samo w dziedzinie błędów intelektualnych, bo błąd jest niczym innym jak uznaniem fałszu za prawdę, tuż tam też pojawia się błąd, nawet bardzo poważny, często zaczyna się od jakiegoś drobnego przesunięcia, jakiejś niedokładności, jakiegoś poślizgu poznawczego, który z czasem się powiększa i to działa tak jak lawina. A więc z małego kamienia czy z małej jakiejś tam grudki śniegu nagle robi się coraz większa jakby fala tej materii, która porywa ze sobą coraz to nowe pokłady materiału. W ten sposób zwiększa się siła niszczenia tego właśnie żywiołu. I tak, dokładnie tak to wyglądało w dziedzinie intelektu. A więc te niewielkie takie przesunięcie, przełożenie akcentu, jakbyś zapomnienie o akcie istnienia, który przecież pełni tak centralną rolę u świętego Tomasza. Skoncentrowanie się na istotach rzeczy, już niezależnie od tego, czy te rzeczy istnieją, czy nie. Czyli rozumienie już nie tyle jakby metafizyki, jako nauki o rzeczywistych bytach konkretnie istniejących, ale o pewnych istotach, o pewnych możliwych bytach. Czyli to jest zamiana metafizyki w ontologię, naukę o bytach możliwych, do istnienia jakby zdolnych. W ten sposób przekłada się akcent coraz bardziej na pojęcia, które stają się już nie tyle jakby takim przeźroczystym jakimś takim szkłem, dzięki któremu taką soczewką
którą możemy, dzięki której możemy oglądać rzeczywistość, bo tak jest właściwie u świętego Tomasza, tutaj dokładnie w tym artykule pierwszym, gdzie święty Tomasz pisze, że byt jest właśnie tym pierwszym danym nam do poznawania. Bo pierwsze porównanie bytu z intelektem, pisze święty Tomasz, wykazuje, że byt odpowiada intelektowi. No i potem już mamy znowu zdanie, które mówi o tym, czym jest prawda. A więc jest ta odpowiedniość bytu wobec intelektu. Następuje w filozofii w wieku właśnie tym 15, 16, 17, następuje coraz większe przesuwanie akcentów na same pojęcia, jakby na samą tą soczewkę, dzięki której możemy dojść do rzeczywistości. Ta soczewka przestaje być przeźroczysta, ta soczewka przestaje nas prowadzić do rzeczywistości, ale zatrzymuje się ludzki umysł na samym pojęciu, które już jest jakoś w nim. I w ten sposób zaczyna poznawać nie tyle rzeczywistość, co zaczyna reflektować nad własnym poznaniem. Zaczyna zajmować się pojęciami, które istnieją w samym intelekcie. I tak wreszcie kulminacyjnym punktem tego procesu jest oczywiście filozofia Kanta. I bardzo interesujące jest to, że z punktu widzenia jakby samych pojęć, to definicja prawdy u Kanta jest praktycznie bardzo podobna, praktycznie identyczna, jak właśnie prawda u świętego Tomasza, u Arystotelesa, tyle tylko, że pod tymi pojęciami kryje się już inna treść. Bo u Kanta prawda polega na zgodności też, zgodność, tak jak najbardziej zgodność pomiędzy poznaniem, pomiędzy przedmiotem tego poznania. Tyle tylko, że przedmiot poznania dla Kanta to jest raczej konstrukt umysłowy. I w rezultacie dla Kanta prawda to jest raczej zgodność. Ostatecznie prowadzi to do takiej koncepcji, że prawdą jest po prostu zgodność myśli jakby z nią samą. Jakby prawda ostatecznie sprowadza się po prostu do niczego innego, jak do niesprzeczności. I to jest ten ostateczny jakby punkt w przesuwaniu się akcentu z rzeczywistości nas otaczającej, istniejącej realnie, do naszego umysłu. Człowiek jakby zamyka się w klatce własnego umysłu, tworzy sam sobie jakieś przeszkody, których nie może przezwyciężyć i zaczyna badać zawartość umysłu. Prawda sprowadza się do tego, co niesprzeczne. To, co niesprzeczne, jest prawdziwe. Następuje jakby pochłanianie rzeczywistości. Pochłanianie rzeczywistości przez umysł. Umysł zaczyna uważać rzeczywistość za prawdziwą wtedy, kiedy jest ona jakoś niesprzeczna. To wszystko, co niesprzeczne, staje się prawdziwe. Tak? Jest oczywiście w jakimś takim punkcie krytycznym. Dobrze rozumiemy wszyscy tutaj, że jak zauważył też wybitny filozof Etienne Gilson, każdy właściwie idealista jest na swój sposób realistą, kiedy tylko przestaje filozofować, bo żaden z filozofów idealistycznych, o ile wiem, nie próbował wychodzić przez okno zamiast przez drzwi. Żaden też, o ile wiem, nie próbował jeść zupy widelcem zamiast łyżką. Znaczy w życiu codziennym, w życiu w takich praktycznych czynnościach mało kto jest w stanie trzymać się tychże idealistycznych zasad. Swoją drogą byłoby to bardzo niebezpieczne i skończyłoby się bardzo źle dla tych ludzi. Natomiast co innego, jeżeli człowiek zajmuje się tymi abstrakcyjnymi zasadami, wtedy niebezpieczeństwo pobłądzenia jest oczywiście dużo większe. Pamiętajmy o tym, że to jednak były umysły wybitne na swój sposób, tylko umysły skrzywione. I podobnie trzeba oceniać, jeżeli już będziemy przechodzić, to już nie moje w tym też, nie moje takie główne zadanie, ale jeżeli będziemy rozważać myśli, czy to Ratzingera, czy Wojtyły, pamiętajmy o tym, że były to umysły na swój sposób wybitne, ale niestety umysły bardzo, bardzo skażone myśleniem współczesnym, filozofią idealistyczną, która odchodzi od tego, co realne, a skupia się na tym, co jest treścią myśli. I tak, jeżeli już mamy się wobec tego zastanawiać nad tymi nieklasycznymi, bo tak to się formalnie, tak to się ściśle nazywa, nieklasycznymi definicjami prawdy, które zastępują definicję klasyczną, definicję korespondencyjną, mówiącą o tej zgodności, o tym uzgodnieniu, o tym upodobnieniu istniejącym między rzeczą i intelektem. To czym będzie w takim razie, na czym będzie polegała ta definicja nieklasyczna? Ona oczywiście musi zachować pewne jakieś tam niewielkie, ale jednak podobieństwo do definicji klasycznej, więc też będzie pewnego rodzaju uzgodnienie, tylko pytanie czego z czym i w jaki sposób. Uzgodnienie, jak już wiemy, powinno być uzgodnieniem między rzeczą i intelektem.
Ale jeżeli będziemy mówili o jakimś uzgodnieniu, przecież nikt nie powiedział, że musi być to uzgodnienie jakby całkowite. Może tylko dotyczyć pewnego aspektu. Jeżeli te przeszkody, takie zupełnie sztucznie wytworzone przez umysł pomiędzy nami i rzeczywistością stają się coraz większe, coraz trudniej jest jakoś się przejść, wówczas wydaje się umysłowi, tak właśnie błądzącemu, że nie ma możliwości, nie ma innej możliwości, jak tylko uznać jakieś cząstkowe upodobnienie między umysłem i rzeczą. I tak na przykład takim właśnie kryterium prawdziwości staje się dla nas, czy właściwie już nie tyle kryterium, co po prostu właśnie definicją prawdy, to jest definicja dla pragmatyzmu właściwa, właśnie definicja pragmatystyczna, która mówi, że prawdą jest to, co jest korzystne. Jakby korzyść ma tutaj jakby znaczenie, to jest ten czynnik, który upodabnia umysł i rzecz. To, co umysł uznaje za korzystne, to staje się rzeczywiste. To jest właśnie prawdą. Prawda jest tym, co jest korzystne. Wydaje się to zupełnie odległe i słusznie od definicji klasycznej. Też oczywiście pamiętajmy, że żeby definicja była dobrą definicją, nie wystarczy, żeby w niektórych sytuacjach dawała odpowiednie rezultaty, ale musi dawać je we wszystkich. Ta definicja jest oczywiście zupełnie tak intuicyjnie, zupełnie fałszywa. Natomiast to wcale nie znaczy, że jest ona najgorsza. Tak naprawdę każda inna będzie jeszcze gorsza, dlatego że w jeszcze mniejszym stopniu będzie łączyła intelekt i rzecz, będzie prowadziła do jeszcze mniejszego upodobnienia intelektu poznającego i rzeczy. Bo na przykład jest taka definicja konsensualistyczna prawdy, która polega na tym, że prawdą jest to, co ludzie uznają, pewien konsensus ludzi. Oczywiście to są bardzo różne warianty, bo tak jak wiadomo, tak jak i w dziedzinie religii jest jedna prawda katolicka i miliony różnych błędów, przy czym te błędy też można stopniować, te błędy mogą być większe czy mniejsze i tak samo tutaj bardzo różne odmiany tej właśnie definicji można stworzyć, bo bardzo różnie można rozumieć ten konsensus, czy chodzi o ludzi, którzy są specjalistami w danej dziedzinie, czy chodzi o jakieś opinie o komunistach, taką opinię, ale też można różnie to definiować i rozumieć, więc oczywiście to jest jakby całe spektrum możliwych definicji. Ale to też nie jest jeszcze ten szczyt, o którym żeśmy mówili, opisując filozofię Kanta, bo tym najbardziej odległym wariantem tej definicji nieklasycznej jest oczywiście definicja, która będzie się sprowadzała prawdę do czegoś jakby po prostu jakby prawdziwe jest wszystko to, co jest ze sobą zgodne, co nie jest sprzeczne. Też oczywiście może chodzić o niesprzeczność jakiejś myśli w ramach jakiegoś większego systemu myśli, ale ostatecznie niesprzeczność myśli samej z sobą. Czyli jakby całkowicie logika pochłania wtedy metafizykę. I całkowicie umysł pochłania rzeczywistość w takiej definicji. I to jest właściwie już szczyt takiego błądzącego umysłu. Jakby dalej już nie może zajść, mogłoby się też wydawać, ale okazuje się, że też jakby nie do końca, bo owszem, to z punktu widzenia samej definicji prawdy jest już najbardziej odległa od definicji klasycznej, jest ona już rzeczywiście najbardziej różna, natomiast to wcale jeszcze nie znaczy, że jakby efekty, że skutki praktyczne będą najgorsze właśnie w tym przypadku. Bo tutaj ciągle jeszcze zauważmy, mamy do czynienia z zasadą niesprzeczności. Tutaj ciągle jeszcze prawda i fałsz są czymś zupełnie przeciwnym. Są czymś zupełnie różnym. Nie grozi, wydawałoby się, zupełnie nie grozi nam pomieszanie prawdy z fałszem, mimo tego, że ta prawda jest przez nas zupełnie jakoś tak stwarzana z powietrza, narzucana rzeczywistości, narzucana rzeczom nam otaczającym i wobec tego wydaje się, że to już nie ma nic wspólnego z prawdziwą filozofią. To jest w dużej mierze prawda. Ale jest jeszcze, pamiętajmy o tym, tutaj jeszcze jeden element, jeszcze jeden pewien taki szkopuł, który musimy uwzględnić. Bo oczywiście, jeżeli prawda staje się igraszką, jeżeli staje się kwestią naszego umysłu, naszego ujęcia, które przecież może się zmieniać według naszych iść upodobań, to w takim razie to, co kiedyś było fałszem, może stać się teraz prawdą. To, co kiedyś było prawdą, może stać się teraz fałszem. A więc możemy dopuszczać pewną ewolucję prawdy, bo dlaczegoż mielibyśmy tego nie robić, skoro prawda jest tym ostatecznie, co jest kwestią pewnej niesprzeczności. Jeżeli wobec tego z zasad logiki nie wynika nam jakaś sprzeczność w takiej czy innej myśli, wobec tego jest ona zupełnie prawdziwa. I tak można dopuszczać ewolucję i to jest oczywiście widoczne w systemie modernistycznym, tak bardzo przecież na Kancie zbudowanym. Ale jest tutaj właśnie ten jeden ostateczny jeszcze punkt. Mianowicie
to jakby filozofia Kanta nie jest przecież tą, można powiedzieć, najbardziej niszczącą. Ona oczywiście niszczy jakby związek umysłu z rzeczywistością do tego stopnia, że faktycznie może człowiek wytwarzać sobie w swoim umyśle właśnie tą pseudo-rzeczywistość według własnego jakiegoś sposobu, ale jeszcze pojawia się tutaj element filozofii Hegla. A tam właściwie już na samym początku, u Hegla przecież na samym początku dopuszczona jest właśnie sprzeczność. U Kanta jeszcze ta niesprzeczność rządzi rzeczywistością, czy właściwie już nie tyle rzeczywistością, tylko pewną analizą pojęć, pewną zawartością umysłu. U Hegla natomiast to jest bardzo głęboko ukryte. Nie jest też całkowite i konsekwentne, bo oczywiście gdyby próbować zbudować system filozoficzny, trzymając się konsekwentnie tej zasady, że prawda i fałsz są czymś jednym i tym samym, że zasada sprzeczności jest podstawą rzeczywistości, gdyby konsekwentnie się tego trzymać, oczywiście to żadne filozofii by się nie dało, niczego by się nie dało zbudować, byłoby to oczywiście na swój sposób bardzo korzystne, bo do takiego błędu nikt by oczywiście nie przylgnął. Ale faktycznie problemem jest tych błądzących filozofów jest to, że oni nie są konsekwentni sami ze sobą, że oni sobie często przeczą, że oni nie stosują tych wykoncypowanych przez siebie zasad do samych siebie. Wobec tego ta sprzeczność, którą Hegel dopuszcza, też jest jakoś aspektowa, jest częściowa tylko i jednak tkwiąc u podstawy systemu, też dogłębnie go jeszcze korumpuje. Także staje się nie tyle jakby tym elementem podstawowym, nie tyle jest byt, co właśnie stawanie się, proces stawania się, który łączy niejako byt i niebyt ze sobą jakoś połączone, powiązane właśnie przez to zanegowanie zasady niesprzeczności. I to stawanie się jest niczym innym jak ciągłą, nieustającą ewolucją. A więc w systemie Hegla już nie tyle dopuszczona jest ewolucja, co ona jest właściwie w niego wpisana. I skoro tak, to nie ma się co dziwić, że to, co było fałszem, staje się prawdą, to, co było prawdą, staje się fałszem. Nie tyle jest to jakaś możliwość, na którą może kiedyś się natkniemy, jeżeli nasz błądzący umysł zechce akurat przyjąć sobie taką prawdę, ale to jest coś, co musi koniecznie się stać. Jest to element jakby wynikający zupełnie, czy wniosek wynikający z dialektyki heglowskiej. A więc mamy tutaj coś zupełnie wyjątkowego. I tak właśnie dochodzimy do tej filozofii, która ukształtowała zarówno przede wszystkim właśnie kardynała Ratzingera jako teologa, bo właściwie jako w czasie, kiedy był kardynałem, zdaje się, że wtedy właśnie ten wpływ myśli heglowskiej był największy i to było widoczne do końca jego życia i we wszystkich też jakichś ważnych, praktycznych, rozpatrywanych z punktu widzenia wiernego, czy dokumentach autorstwa Benedykta XVI można dostrzec z łatwością właśnie tą chęć do trzymania się tej właśnie linii heglowskiej, do uznawania właśnie tej zasady, której synteza tworzona jest na bazie jakiejś sprzeczności, jakiejś tezy i antytezy. Tak mniej więcej wygląda kwestia prawdy. Jeszcze mając kilka minut, jeszcze chciałbym zauważyć, że bardzo mocno jest związana kwestia prawdy z tymi najważniejszymi u świętego Tomasza i w ogóle najważniejszymi filozofii zagadnieniami, że to jest prawdziwy nerw tejże filozofii. To jest dość ciekawe, bo z punktu widzenia jakby objętości zdań, objętości zagadnień, którym poświęcił święty Tomasz, poświęcił właśnie na to zagadnienie, naprawdę jakby patrząc na samą objętość jest to jakby takie prawie, że niewiarygodne, bo nawet w tej ogromnej, tej książce w kwestiach dyskutowanych o prawdzie, to jest jeden z tomów, jest jeszcze drugi, ale te najważniejsze, najbardziej ogólne zagadnienia są potraktowane zasadniczo gdzieś tak na marginesie, tak naprawdę bardzo skrótowo, a jednak wystarczy treść tutaj zawarta do tego, żeby zrozumieć te kwestie w sposób naprawdę taki bardzo głęboki. Także kwestia prawdy jest, pamiętajmy o tym, jest zasadnicza.
definicja klasyczna prawdy jest często krytykowana z racji tego, że wydaje się być mało operatywna, mało praktyczna, że mówi ona o czymś, co jest trudne do jakiegoś badania. W rzeczywistości jednak to nie jest wina definicji prawdy, że jest, to nie jest wina rzeczywistości, że jest właśnie taka, a nie inna. Tutaj jakby musimy się wykazywać pewną pokorą i cierpliwością. To, że prawda jest trudna do odkrycia, że prawda jest czymś, co wymaga często wielkiego wysiłku, to jeszcze nas nie upoważnia do tego, żeby zastępować definicję prawdy jakąś fałszywą definicję, bo w ten sposób samą prawdę będziemy zniekształcać i będziemy nazywać prawdą coś, co jest faktycznie fałszem, a to jest właśnie błędem poznawczym, a to jest właśnie tym właściwie najgorszym, co w dziedzinie poznania intelektualnego może się nam zdarzyć. Tak mniej więcej to wygląda. Jako że mam jeszcze kilka minut, to jeszcze chciałbym jeszcze dodać jedną bardzo ważną rzecz, bo otwarcie się na rzeczywistość, otwarcie się na prawdę, która stanowi jakby pokarm dla naszego umysłu, otwarcie się na rzeczywistość powoduje, że jesteśmy również otwarci na autora tej rzeczywistości. I dlatego filozofia realistyczna prowadzi nas do Boga. Natomiast zamknięcie się człowieka we własnym intelekcie powoduje, że nie tylko nie jest w stanie on rozpoznać tych rzeczy, które go otaczają, i w rezultacie też nie jest w stanie rozpoznać samego siebie, jak się później okazuje, ale również zamyka nas na samego Boga, na autora rzeczywistości. Wtedy my stajemy się właściwie takimi autorami tego świata, który sobie sami stwarzamy. Dlatego filozofia idealistyczna, która rozpoczyna nie od wyjścia jakby do świata, który nas otacza, tylko rozpoczyna od przyjęcia pewnego a priori, od szukania pewnego warunku, dzięki którym to poznanie, które zaraz nastąpi, będzie poznaniem wartościowym. Otóż ta filozofia, ona musi prowadzić do agnostycyzmu albo do ateizmu. Ona nas zamyka na Boga i to jest bardzo widoczne, oczywiście już u Kanta, to jest widoczne i bardzo charakterystyczne dla współczesnej kultury, która jest zasadniczo kulturą agnostyczną, która będzie twierdziła, że kwestia istnienia Boga jest jakby rzeczą niedostępną dla naszego intelektu. Przecież intelekt boski jest niczym innym jak podstawą dla naszej własnej rozumności. I dlatego, jeżeli ktoś zamyka się w świecie jakby własnego umysłu, zamyka się na świat rzeczy i tym samym zamyka się na autora całego świata, na Boga, na intelekt boski, tak naprawdę traci tym samym podstawę dla własnej rozumności. I to jest właśnie ta smutna konsekwencja filozofii idealistycznej. Można zobaczyć, że ona jakby jest takim rozumowym jakby analogiem grzechu Lucyfera. Tak też ojciec Garrigou Lagrange pisze, że grzech Kanta, tak to dokładnie określa, ten intelektualny grzech Kanta, grzech filozofów idealistycznych, to jest taki rozumowy odpowiednik grzechu Lucyfera. To znaczy najpierw jest pycha, najpierw jest próba zastąpienia Boga, a potem jest upadek w rozpacz. I dokładnie tak samo jest z filozofami idealistycznymi. Najpierw jest wyniesienie się, jakby próba dosiężenia samego Boga, zajęcia jego miejsca, bo człowiek staje się kreatorem własnego świata przez to, że zamyka się w świecie, który sam zaczyna tworzyć, zamyka się w granicach umysłu i sam zaczyna tworzyć świat, projektować jakby swoje pomysły, ale później następuje też niestety w konsekwencji jakieś zanegowanie własnej rozumności. Zaczyna człowiek wątpić, przynajmniej zaczyna wątpić, czy jest w ogóle rozumny, czy w ogóle jakoś różni się od zwierząt, czy różni się od roślin, przez całej tej materii jakiejś nieożywionej, zaczyna wątpić w ogóle we własną rozumność. Dokładnie powtarza ten wzór, który zaczerpnął właśnie u upadłego anioła. Tak się kończy filozofia idealistyczna, dlatego tym bardziej powinniśmy nie tylko z takich czysto, powiedzmy, takich czysto katolickich jakby powodów związanych z naszym zbawieniem, ale nawet i z takim normalnym, zdrowym rozsądkiem, nawet ze zdrowiem psychicznym, z tych wszystkich powodów powinniśmy przybnąć właśnie do tego rozumienia prawdy, które nam podaje święty Tomasz. Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, felix celi porta.